jak przygotować glinę przed rzeźbieniem. W drugiej części tego garncarskiego samouczka pokażemy Wam, jak przygotować glinę przed rzeźbieniem. Najważniejsze to pozbyć się bąbelków powietrza. Jeśli bąbelki pozostaną w glinie, kiedy włożymy ją do pieca, powietrze się wydostanie, a nasza rzeźba pęknie. Pozbywanie się bąbelków to prosty, ale długi proces zwany wyrabianiem. Najpierw użyj drutu, by przeciąć glinę po przekątnej. Chodzi o to, by przeciąć glinę tak, by miała kształt trójkąta, a potem ponownie ją połączyć. Można zauważyć kilka dziurek. To właśnie bąbelki powietrza. Kiedy ponownie dociskamy glinę, powietrze ucieknie. Gdybyśmy cięli glinę poziomo, powietrze by nie uciekło. Ta część może być trochę czasochłonna, ale jest bardzo ważna. Kiedy w przecinanej glinie nie widać już bąbelków, oznacza to, że jest gotowa.